Cześć kochani, witajcie w misiu. Słuchajcie, pamiętacie jak robiłam takie misie, które zaczynałam od słów, że widziałam ostatnio jakiś fajny film? No właśnie dzisiaj taki miś będzie. Film, który widziałam 2 dni temu, ma tytuł The Secret, czyli no pewnie normalnie przetłumaczą sekret. Główną rolę kobiecą gra Katie Holmes i to jest film fabularny, ten, o którym dzisiaj, znaczy no nie będę o filmie gadać, bo wam nie chcę zepsuć, jeżeli nie oglądaliście, ale powiem coś w związku z tym, coś, co mi przyszło w trakcie, ale ten film fabularny został jakoś stworzony przy Boże, nie przy pomocy, tylko przy współpracy ludzi, którzy tworzyli również film The Secret, już nie fabularny, tylko ten, co jest na książce oparty o tym przyciąganiu. Nie wiem, czy widzieliście, bardzo fajne, to już uhuhu, ładne parę lat ma tamten film, ale twórcy obu filmów jakoś się tu dogadywali i rzeczywiście w tym filmie fabularnym z Katie Holmes, który widziałam 2 dni temu, ten przekaz w tej historii, no to właśnie są jakby zdania niemalże zaczerpnięte z tego The Secret, z tej książki i z tego innego tam filmu o przyciąganiu. Ale tylko, że to jest film fabularny, być może do niektórych bardziej trafi, jak obejrzą ten film, niż jakby czytali książkę czy coś takiego. Film jest bardzo miły do oglądania, naprawdę, z całą rodziną. To jest taki film rodzinny, tam nie ma żadnych dziwnych rzeczy i tak. To jest taki trochę, jak ja to mówię, film hallmarkowy, taki jak Hallmark robi te filmy takie różne, christmasowe czy jakieś inne miłosne, no to jest taki właśnie film, taki feel good movie po prostu, ale mi się bardzo podobał, fajnie się takie rzeczy ogląda, ale dobra. Nie o filmie będę mówić, bo przecież wam nie chcę zepsuć, no, bo jakbyście chcieli obejrzeć, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jest na Netflixie, no, ale wam powiem. Ale jakbyście chcieli obejrzeć, to, no to wam nie chcę zepsuć fabuły. Także nie o tym będę mówić, zupełnie o czym innym. Oczywiście film jakby nawiązuje do prawa przyciągania, ale tam był taki jeden myczek, który jeszcze został tak jakby wyodrębniony w tym filmie i o tym dzisiaj będę mówić. O, czyli nie tyle o samym prawie przyciągania tak tylko i wyłącznie, bo jak wiecie, jest już taki miś na kanale, więc zapraszam na tamtego misia. Natomiast była taka scena, nie żeby wam tutaj opowiadać film, bo tak jak mówię, nie chcę wam zepsuć, w której dziewczyna młoda zapytana jest przez przyjaciela rodziny, czy wie, czego by chciała. Tam chodziło o przyjęcie urodzinowe, a ona mówi, że nie wie czego. A on mówi, no to skoro nie wiesz, czego chcesz, to jak możesz o to poprosić? I to zdanie jeszcze było później w innym momencie powtórzone, ale już wam nie powiem w jakim, bo już nie chcę, mówię, nie chcę wam zepsuć, bo film jest naprawdę wartościowy, bardzo do oglądania. I o tym chciałam dzisiaj pogadać. Czy my, ludzie, czy my wiemy, czego my tak naprawdę chcemy? Zachęcam, żebyście komentowali pod tym filmem. Jestem ciekawa, co powiecie, bo się domyślam, że tak jak ludzie, większość z nas chce jakiegoś szczęścia. A to jest normalne, że chcemy być szczęśliwi, tak ogólnie, ale abstrahując od tego bycia szczęśliwym, czego konkretnie chcemy. Domyślam się, że większość z was pewnie takie standardowe rzeczy będzie pisać, że chcemy miłości, że chcemy dobrej pracy, że chcemy robić to, co lubimy, że chcemy mieć pieniądze i stabilizację. Więc domyślam się, że to są takie jakieś pewnie rzeczy, które się będą powtarzać. Natomiast no, niektórzy mogą chcieć na przykład rodzinę i dzieci, niektórzy mogą chcieć tam, nie wiem, czegoś innego. Natomiast ja was zachęcam do tego, żebyście się naprawdę zastanowili nad tym. No, głównie chyba mówię do tych, którzy no, nie mają tego, co by chcieli, bo jeżeli macie wszystko, co byście chcieli, no to może nie będziecie już na to pytanie za bardzo odpowiadać, chyba że są jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale jeżeli nie ma, nie jest tak, jakbyście chcieli, zadajcie sobie to pytanie, czego ja tak naprawdę chcę? Ciekawa jestem, czy te odpowiedzi będą wypływały z waszej duszy, czy gdzieś z serca, czy będą wypływały z ego. Bo zauważcie, że my, ludzie, bardzo często chcemy rzeczy, których tak naprawdę chce nasze ego. Co jest normalne, bo my mamy
ego, więc ja tutaj, broń Boże, nikogo nie oceniam. Chodzi mi tylko o to, żebyście zwrócili uwagę na to, co będzie przychodziło, bo na przykład możemy chcieć sławy i pieniędzy, możemy chcieć uznania, na przykład, możemy chcieć władzy. I tego typu rzeczy, jeżeli my myślimy w takich kategoriach, władza, sława, uznanie innych, tytuły, piedestały, nie wiadomo co, to wypływa, kochani, z naszego ego. Bo czym innym jest piąć się po szczeblach kariery, bo macie takie wewnętrzne poczucie, że chcecie się rozwijać i bardzo wam na tym zależy, a dodatkowe pieniądze to jest taki fajny bonus, ale oczywiście część ludzi patrzy pod kątem pieniędzy, władzy, uznania, czyli egocentrycznie. Podobnie jest w miłości, kochani, bo jeżeli ja was zapytam, czego chcecie w miłości, w tym momencie, czy w ogóle w tym życiu, no pewnie, że większość z was tam jakoś odpowie ogólnie miłość, rodzina, dom czy coś takiego, ale pewnie znajdą się również osoby, które powiedzą, że chcą Franka. Franek ma być ze mną, ja go chcę. To też jest pragnienie ego, a nie serca. Bo pragnienie serca będzie bardziej rozmyte. Będziemy pragnęli miłości ogólnie, jeżeli to będzie wypływało z naszego serca. Ale jeżeli będzie wypływało z naszego ego, będziemy chcieli konkretnej osoby. Często jak myślimy na przykład o tym, czego chcemy dla własnych dzieci, to też wymyślamy jakieś swoje egocentryczne rzeczy. Ostatnio, słuchajcie, moje dziecko ogląda w telewizji jakieś tam torty robią. No taki program, gdzie robią takie wow torty, takie niesamowite. I dziewczyna wychodzi za mąż i chce tort taki gotycki, czy coś takiego, jak ja nie wiem, czarny chyba, czy coś takiego. Znaczy, ja akurat nie widziałam tego torta, ale dziecko mi opowiadało. I ponieważ jej matka, tej dziewczyny, która wychodzi za mąż, płaci za ten tort, a to są ciężkie pieniądze, bo to jest jakiś taki niesamowity tort, to matka się nie zgodziła, powiedziała, że nie będzie miała takiego torta na ślub. I moje dziecko mi to opowiada i mówi: mamo, ale ty mi nie zrobisz czegoś takiego. No i tak sobie pomyślałam, że ja z jednej strony rozumiem tą matkę, dlatego że jestem w stanie zrozumieć, że matka myśli, ja nie mówię, że ona wie lepiej, ale ona myśli, że wie lepiej i chciałaby, żeby tu potem nie było żałowania czegoś na lata. Ale prawda jest taka, że jak już mamy dorosłą osobę, czy o tyle, o ile, no, dorastającą osobę, to my musimy mieć też trochę zaufania, że to dziecko nasze wie, czego chce od życia. A jeżeli nie wie lub popełni błąd, bądźmy tam, żeby to dziecko miało gdzie wrócić, żeby można było temu dziecku pomóc, jeżeli błąd popełni, ale nie jakieś tam, a nie mówiłam, trzeba było robić to, co mówiłam. Nie, wszyscy się mają uczyć na swoich błędach. Nie zawsze. Fajnie by było, gdyby można było przeczytać książkę, jakie błędy ludzie popełniają w pracy, w miłości, w życiu i nie robić tych błędów, ale to wtedy, Miśki, no, to nie byłoby szkoły. My musimy te błędy też czasami niestety sami popełniać. No, dziewczyna nie będzie miała torta gotyckiego. No co jej zrobicie tej matce? No, nie kupi jej takiego. No trudno. Ale to taka dygresyjka tortowa. Chodziło mi o to, że my nawet dla naszych dzieci, jak wymyślamy jakieś ich przyszłości, ich życia i tak dalej, to nieraz wychodzi to z naszego ego, bo my chcemy, żeby nasze dziecko było jakieś tam, tu studia takie zrób, a dziecko nie chce, bo dziecko chce iść i na przykład podróżować, o, podróżować po świecie, albo być artystą, a my tego na przykład nie widzimy w ogóle. Nam się wydaje, że lepiej będzie, jak nasze dziecko będzie robiło to, bo to jest taka dobra praca, tu jeszcze będzie uznanie społeczeństwa i tu proszę siedzieć w tym boksiku takim w klateczce. To też wypływa z naszego ego. To już dotyczy co prawda innych ludzi. No, czasami możemy takie coś robić wobec męża, żony, partnera i tak dalej. Nie tylko oczywiście wobec dzieci. Natomiast wszystko wypływa z ego. I ten dzisiejszy filmik po to robię, żebyśmy po pierwsze, no, rzeczywiście zapytali sami siebie, czego my tak naprawdę chcemy. Bo jeżeli nie wiemy, czego chcemy, jak możemy o to poprosić? No to zdanie z tego filmu. Ale jak już będziemy wiedzieli, jak już powiemy sobie głośno, czego chcemy, kochani, przyjrzyjmy się jeszcze przez chwilę i
zanalizujmy to, co to jest to, czego my chcemy i czy to rzeczywiście nie wypływa gdzieś tam z naszego ego. Dlaczego warto to zanalizować? Dlaczego warto nie iść za tym, czego chce nasze ego, ale za tym jakimś bardziej wewnętrznym pragnieniem, za tym sercem? Dlatego, że kochani, koniec końców, jak będziemy umierać kiedyś, ja wiem, że to może wam się wydać głupie, że ja o tym mówię, bo mamy tyle lat, że większość z nas na razie nie będzie umierać. No nie sądzę, że stuletnie osoby oglądają mój kanał. Natomiast, kochani, w momencie, kiedy my będziemy już starsi, dużo, dużo starsi niż jesteśmy, i będziemy już powoli myśleć o śmierci, bo w pewnym wieku ludzie już o tym myślą, jedna rzecz się stanie wtedy. W tym momencie, kiedy my umieramy, umiera nasze ego. I jeżeli nasze życie było robione pod nasze ego i to ego umiera, to powstaje pytanie, po co było to życie? Nasza dusza nie umrze, ale nasze ego tak. Ja pomijam tutaj takie, nie chcę tu robić jakiejś dygresji zbyt długiej, pomijam tutaj coś takiego, że nasze ego czasami energetycznie wchodzi po astralu, ale to nie w tym temacie dzisiaj, nie w tym temacie. Jak będziemy kiedyś starsi, wierzcie mi, że my chcemy popatrzeć wstecz na to nasze życie i chcemy czuć, że zrobiliśmy coś, czy osiągnęliśmy, czy zrobiliśmy coś, czego naprawdę wewnętrznie bardzo pragnęliśmy. Bo jeżeli będziemy tylko i wyłącznie szli po jakieś pieniądze, czy jakąś, mówię, władzę, czy coś takiego, to w pewnym momencie popatrzymy wstecz i zapytamy, no i co ja z tego mam? Ja dzisiaj, wiedząc, że ja niedługo mogę odejść z tego świata, co ja z tego mam? Przeżyłam życie w taki sposób, czy przeżyłem? I co mi to daje? Czy zrobiłem to, czego tak naprawdę pragnąłem? Nie, bo społeczeństwo mi powiedziało, że nie wypada, że to nie jest moja ścieżka. No miśki, ja sobie już odpowiedziałam na to pytanie. I kochani, zapytajcie siebie tak samo, bo jest cała masa ludzi, którzy myślą, że jak zrobili gdzieś w wieku, tam nie wiem, 20 paru lat, zrobili jakiś krok, to już do końca życia muszą iść tą drogą. A mają jakieś inne pragnienia, ale społeczeństwo im mówi, że muszą iść tu. Społeczeństwo, czyli uznanie społeczeństwa, czyli ego. I my to robimy nie dla siebie, z tego wewnętrznego pragnienia, tylko my to robimy po to, żeby nas jakoś uznawali w tym społeczeństwie, żeby nas szanowali. Ale potrzeba szacunku innych ludzi i robienie czegoś wbrew sobie po to, żeby mieć ten szacunek, kochani, to jest ego. Bo ja zaczęłam mówić od tego, że pragnienia ego to są takie, że władza, że pieniądze, ale to, że nie chcemy być wyśmiani lub odrzuceni przez rodzinę lub społeczeństwo, to też wynika z naszego ego. Bo my chcemy grać rolę w społeczeństwie. Tylko, że kiedyś będziemy mieli lat 90, no niektórzy może mniej, jak będą umierać, bo to zależy od człowieka, no 80, 90, czy tam ile. I to już nie będzie miało znaczenia. Większość z tych ludzi, którzy was teraz oceniają, to już ich wtedy może nie być nawet. A wy zobaczycie wstecz i pomyślicie, kurczę, zawsze chciałam to robić. Czemu ja tego nie robiłam? Czy nie robiłem? Te pragnienia wypływające z duszy, z serca, spełnianie tego, to wcale nie musi być takie łatwe, ale warto się nad tym zastanowić. A jak już wymyślicie i dotrzecie do tego, co to jest, no to wtedy, miśki, zaczyna się manifestacja, bo wtedy zaczynacie już pracować konkretnie na to. Do przemyślonka z okazji poniedziałku. Miłej kawki, buziaczki, pozdrowionka. No i papa, kochani.